Gala, Szanowni Państwo, to słowa podziękowania, które kieruje do Państwa miasto Kalety. Dziękujemy za każde stworzone miejsce pracy w 2017 roku, za każdą złotówkę zapłaconego, Szanowni Państwo, podatku. O tym, że niełatwo jest być przedsiębiorcą, tego nie będę, Szanowni Państwo, mówił, bo mówimy to każdego roku. Jak na razie, Szanowni Państwo, składka chociażby na ubezpieczenie społeczne rośnie cały czas, idzie w górę, także Szanowni Państwo, na pewno nie jest Państwu łatwo, ale posłużę się tutaj również słowami premiera Morawieckiego, nie ma przyszłości, Szanowni Państwo, bez przedsiębiorczości. Tak również, Szanowni Państwo, nie ma przyszłości naszego miasta bez kaletańskich przedsiębiorców. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tą Państwa działalność w naszym mieście w 2017 roku. Serdeczne dziękuję. Szanowni Państwo, ja przybyłem w tej chwili, tak jak powiedziałem, z miasteczka śląskiego, z rodzinnego miasta naszego artysty, pana Krzysztofa. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że pracownicy urzędu tak tą galę, ten harmonogram dzisiaj ustawili, że to najpierw my razem z moim pracodawcą, z panem przewodniczącym mogliśmy skierować do Państwa słowa podziękowania, a dopiero po wręczeniu nagród dla naszych szanownych przedsiębiorców wystąpi pan Krzysztof Respondek. Jak jeszcze zdążę. Dlatego, że Szanowni Państwo, dzięki temu mamy pełną salę, bo myślę, gdybyśmy odwrócili tą kolejność, gdyby pierwszy był pan Krzysztof, a my na końcu, to Szanowni Państwo, na pewno byśmy już takiej frekwencji nie mieli. No to szkoda, żeście mi tego nie powiedzieli wcześniej. Że to był taki zamysł, panie burmistrzu. Taki był zamysł, panie Krzysztofie, taki był zamysł. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że tyle znamienitych gości przyjechało się spotkać dzisiaj z kaletańskimi przedsiębiorcami. Mamy, Szanowni Państwo, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Mamy, Szanowni Państwo, przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. I to pierwszą ligę w osobach prezesa i wiceprezesa, ojców Białego Śląska. Szanowni Państwo, Kalety to Biały Śląsk. Ten temat również w najbliższych tygodniach będzie się rozwijał. Jest to też jakaś szansa dla naszego miasta, ale to na pewno prezes Klaudiusz, mój imiennik, będzie chciał na ten temat coś powiedzieć. Szanowni Państwo, razem ze mną w tej gali w Miasteczku Śląskim uczestniczył mój przyjaciel, pan nadleśniczy, nadleśnictwo Oświetlaniec, pan Włodzimierz Błaszczyk, który jest przyjacielem naszego miasta, tak jak Państwo wiecie, od wielu, wielu lat. A jeszcze powiem bliżej, że pochodzi z naszego miasta, także tym bardziej, Szanowni Państwo, ta współpraca z Nadleśnictwem Świerklaniec jest bardzo dobra. Mamy również przedstawicieli Nadleśnictwa Koszęcin, Szanowni Państwo, ważnych instytucji dla działalności przedsiębiorców, panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, szefową Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Także, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie również naszym gościom dziękuję za to, że w tym ważnym dniu, Szanowni Państwo, również przyjechali się spotkać z naszymi przedsiębiorcami. Szanowni Państwo, przed nami najważniejsza część naszej gali, wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach dla szanownych przedsiębiorców. Ja w tej chwili oddaję głos pani Oli, która poprowadzi wręczenie nagród dla naszych szacownych przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, w składzie kapituły, która wyłoniła tegorocznych laureatów, wchodzą w ten skład radni Rady Miejskiej w Kalecach oraz byli obecni przedsiębiorcy. W kategorii Nestor Biznesu kapituła wyróżniła firmy, które przecierały biznesowe szlaki, które mogą się poszczycić długoletnim wykonywaniem działalności gospodarczej, bo od 25 i 26 lat. W tej kategorii proszę o wręczenie nagrody pana burmistrza miasta Kalety. Wyróżnienie Nestora Biznesu otrzymuje pan Alojzy Brol, Color Light. Zapraszam.
Pan Alojzy Broll prowadzi działalność gospodarczą od 22 czerwca 1992 roku. Oprócz różnych usług dotyczących codziennego życia zajmuje się dystrybucją sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego oraz usługami odnowy biologicznej polegającej na rehabilitacji, masażu, refleksologii, koloroterapii, oczyszczaniu, energetyzowaniu. Wszystkie zabiegi są wykonywane u pacjenta w domu. Zapraszamy do nas kolejnego nestora biznesu, pana Damiana Maruszczyka. Maruszczyk specjalizuje się od 17 sierpnia 1992 roku w sprzedaży detalicznej prowadzonej w sklepie z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jeszcze brawa to powiem. Brawa. Dneska brzmi, a dopiero wczoraj co rejestrowałem firmę. Zapraszam, Sienkiewicza 44. Dziękuję. Zapraszamy do nas pana Alfreda Melkę. Zapraszamy. Pan Alfred Melka od 1 lutego 1993 roku prowadzi działalność usługową w zakresie naprawy obuwia i wyrobów skórzanych. Uważam, że od tego czasu jeszcze mi się, to znaczy reklama zwiększy i będę miał więcej pań z dobrym obuwiem reklamy. Zapraszamy panią Jolantę Mazur-Kawarską do nas. Brawo dla pani Juli. Pani Jolanta prowadzi działalność od 27 lipca 1993 roku w zakresie usług kosmetycznych. Brawa dla pani Jolanta. W kategorii Złote Kowadło Biznesu Kapituła wyróżniła firmy szczególnie aktywne, dynamiczne, innowacyjne, konkurencyjne, dbające o finanse gminy, o zatrudnianie pracowników. Bardzo proszę o wręczenie nagród w tej kategorii pana prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, pana Klaudiusza Siwca. Zapraszam do nas pana Czesława Krus. Czesława Krus wykonuje usługi remontowo-budowlane, wykończenia wnętrz, malowania biur, mieszkań, ocieplenia i elewacji budynków. Firmę tworzą ludzie kompetentni, z pełnym zaangażowaniem wypełniający swoją pracę. Posiada doświadczoną kadrę pracowniczą z wieloletnim stażem, dzięki czemu klienci mogą być pewni, że wszelkie prace remontowo-budowlane zostaną solidnie wykonane. Priorytetem firmy jest wysoka jakość usług w atrakcyjnych cenach. Proszę państwa, zapraszamy teraz siostrę laureatki, pani Doroty Mazan, panią Aleksandrę Lisiecką, również prowadzącą na terenie naszego miasta biznes, sklep zoologiczno-papierniczy, bo pani Dorota niestety dzisiaj nie mogła być z nami. W jej imieniu siostra odbierze nagrodę. Zapraszamy.
Integracyjne Bystrzaki, które zapewnia kompetentną opiekę dzieciom oraz ich rówieśnikom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizuje program wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy program nauczania, wychowania integracyjnego oraz indywidualne programy terapeutyczne. Chciałam tylko powiedzieć, że jestem szalenie dumna z mojej siostry. Dziękuję. Zapraszam pana Grzegorza Guder. Techplan to firma wyspecjalizowana w kompleksowych usługach montażowych aparatury elektrycznej na wszystkich etapach realizacji zamówień. Aktualnie przedsiębiorstwo zatrudnia 44 osoby na umowę o pracę oraz 27 osób na umowy cywilnoprawne. Dewizą działalności jest gwarancja wysokiej wydajności pracy, a przy tym utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych usług oraz dotrzymanie ustalonych terminów. Brawo. Zapraszamy pana Krzysztofa Rogocz. Specjalizuje się w sprzedaży drewna i materiałów budowlanych wysokiej jakości. Zaletą przedsiębiorstwa stanowi atrakcyjny poziom cen i kompleksowe doradztwo w sprawach technicznych oraz szybka realizacja zamówień, także tych dużych. Klienci mogą liczyć na wiele ciekawych promocji przy zakupach oraz sympatyczną obsługę. Proszę państwa, Kapituła wyróżniła również młodych przedsiębiorców, którzy wiedzą, że w biznesie liczy się kreatywność, którym nie brak pomysłów i zapału, aby realizować swoje pasje. W tej kategorii proszę o wręczenie nagród pana Krzysztofa Łazińskiego, członka zarządu powiatu tarnogórskiego. Zapraszam. Zapraszam panią Alicję Lisiecką. Pani Alicja Lisiecka prowadzi gabinet kosmetyczny Diament Beauty, stworzony z myślą o osobach, które chcą dbać o swoje zdrowie i wygląd w przyjaznej, spokojnej atmosferze w zacisznym miejscu. Wszelkie zabiegi wykonywane są przy pomocy wysokiej jakości produktów renomowanych marek, zaś kombajn kosmetyczny używany do poprawienia urody jest najnowszym osiągnięciem techniki. Zakład rozpoczął swoją działalność 19 grudnia 2016 roku. Zapraszam panią Iwonę Gelsiniec. Gansiniec prowadzi działalność od 1 września 2015 roku. Firma IVV Fashion prowadzona przez panią Iwonę to modny i stylowy butik odzieżowy stworzony z pasji oraz z myślą o potrzebach kobiet, które w modzie poszukują oryginalnych fasonów i unikatowych wzorów. Brawo. I zapraszam panią Karolinę Dąbrowską-Lisiecką. Pani Karolina Dąbrowska-Lisiecka prowadzi klub dziecięcy Miluś, placówka sprawująca dzienną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.
Jest to jedne z niewielu w regionie i jedyne w Kaletach takie miejsce. Jest doskonale przygotowane, odpowiednio zaprojektowane, zorganizowane i wyposażone pod względem obowiązujących przepisów w zakresie sanitarnym i bezpieczeństwa. Pomieszczenia, umeblowanie, zabawki oraz pozostałe wyposażenie są w pełni dostosowane do potrzeb najmniejszych dzieci. Dziękuję. Proszę Państwa, już kończymy część oficjalną. Byłem gość specjalny. Już? Już. Yes. Brawa, pan Krzysztof Rozpądzej. Wiem, no, tam jeszcze panu takie niebieskie zostały. Panie burmistrzu, ja nie chcę, żebyście państwo sobie pomyśleli. Witam serdecznie, naprawdę gratuluję. Gratuluję panu Jankowi również. Nie chcę, żebyście sobie pomyśleli, że nie mam czasu albo coś. Nie, to absolutnie. Czasami człowiek jedzie do Warszawy 4 godziny, tam musi grać godzinę, wraca 4, to jest dużo dłużej. Tylko że mój guru taki był Aleksander Bardini. Mówił zawsze wszystkim wykonawcom, aktorom, konferansjerom, patrz na ludzi, jak zmieniają półdupki, znaczy, że czas kończyć. A tu niektórzy już po 5 razy pozmieniali i dlatego ja nie wiem, czy jeszcze mam w ogóle występować. Bo nie jest was po prostu żal. I tak się znowu ktoś obrazi, bo powie, jak to on tak mógł komentować, przecież oni mu płacą, a on taki ten... To ja się tym w ogóle nie przejmuję, bo ja wiem, że jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. A mój zawód, proszę Państwa, gratuluję Wam, bo naprawdę to, co Wy robicie, utrzymujecie ten kraj. Naprawdę, to Wy napędzacie ten kraj. Wszyscy wiemy, którzy mają firmy, łatwo się rozdaje, a zwłaszcza nie swoje, nie? A znacznie trudniej się zarabia. I ja Wam gratuluję tego, że Wy zarabiacie. Wielkie brawa dla wszystkich przedsiębiorców. Teraz będziesz chodził, ja? Teraz nagle ci niewygodnie, a także siedział, jak burmistrz godą. Jak oni się tu wszyscy pana boją, panie burmistrzu, ja zauważył normalnie, pan jest taki drugi Bercik. Bercika też się zawsze, wszyscy boją. A teraz w ogóle coraz trudniej jest gdzieś przyjść, wystąpić. Wy macie zawód bardzo trudny, a jeszcze o niebezpieczny. Naprawdę, to jest ja uprawiam najbardziej niebezpieczny zawód, jaki w tej chwili można uprawiać. Cokolwiek człowiek powie, zawsze jest źle. Aha, i jeszcze gratuluję Wam, bo od razu widać, że gala przedsiębiorczości. Nigdy tak dobre auta nie stały pod Biedronką jak dziś. Naprawdę. Tylko mi nie mówcie, żeście je dostali od bezdomnego Stanisława z Warszawy. Bo nie uwierzę. Naprawdę gratuluję wszystkim. A imprezy teraz, cokolwiek, już się teraz doczepił. Patrz, już go do takie rzeczy. Ja się tym w ogóle nie przejmuję. Pan wie, jakie teraz są sytuacje. Zapraszają mnie na imprezę, sami lekarze siedzą. Jeszcze mi dodają, powiedz pan jakiś branżowy dowcip. No to ja godą. A są tu dzisiaj lekarze. Pani tylko z tej stacji epidemiologicznej. No to pani jest niegroźna. No to spokojnie. Ale wie pani, grom dla lekarzy. Respondek, powiedz jakiś dowcip. No kurczę, no co mam, ja nie znam żadnych. A chyba, że jeden to z życia wzięte, że się w Rybniku palił budynek NFZ-u. Słyszała to pani? No i zadzwonili na straż, tam kiedy pan był, nie? Ten dyspozytor odebrał i się pytał, co się pali NFZ? Kiedy przyjedziemy? Normalnie 2020, jak macie własny wąż. A prywatnie jesteśmy za 10 minut. Już mi ordynator przychodzi, no jak pan może takie rzeczy godać? Tak się długo już nie czekał. No, cokolwiek człowiek powie, zawsze się ktoś obrazi. Kurde, teraz te karczmy piwne gromy. Księża siedzą. Jest tu książ, nie daj Boże. Aha, pan Gienek był za księdza. No, rozumiem, dobra. Ale wie pan, siedzą księże. Niech pan powie jakiś dowcip o księżach. No to ja godam, zwykły, prosty. Sami powiedzcie, czy w tym jest coś takiego. Że się ksiądz, pastor i rabin założyli, czyja wiara jest lepsza, nie? No i powiedzieli, kto pójdzie do lasa, tu leśniczy, kto pójdzie do lasa, nawróci niedźwiedzia na swoja wiara, ta wiara jest lepsza, nie? Pierwszy poszedł pastor, za 2 godziny przychodzi i co? Jest postym, niedźwiedź został ochrzczony. Poszedł nasz katolicki, za 2 godziny przychodzi i co? Jest postym, niedźwiedź przyjął komunią. Poszedł ten rabin i tyle go widzieli. Znaczy, przyszedł, ale za 2 dni taki obszarpany, trochę ranny, nie? Godałem mu i co? No byłby pewien postęp, ale niepotrzebnie zacząłem od obrzezania. No i właśnie, wy się śmiejecie. Normalna publiczność. Kurde, tam przychodzi mi ksiądz, godał, panie respondę, niech pan nie miesza kabaretu do religii. No, wiecie, jakie są ciężkie czasy. Cokolwiek człowiek, przecież godą, proszę księdza, więcej luzu. Jest mój farosz na przykład, ten młody jest nas do siebie.
przyszedł mu z urzędu miasta, żeby napisać największe zabytki w parafii i największe dzieła sztuki. I napisał. Największy zabytek to jo, a największe dzieło sztuki mój wikary. No bo modestan za siebie. Biskup Nosol był taki, jest opolski. Ikona kościoła. Godał mi osobiście, bo kto słyszał, że kiedyś jeździł po takich szkołach do takich dzieci lekko opóźnionych i tak się każdego pytał, a kim chcesz być? A on mówił, no mam lekarzem, bardzo dobrze, potrzebny zawód, a ty stolarzem, bardzo dobrze. Przyszedł do takiego Jasia, go do Jasiu, a ty? A on tak patrzył, go do biskupem. No ale wiesz, Jasiu, to musisz chodzić do takich szkół specjalnych, nie? No ja właśnie chodzę. No i mi tego to, biskup, młodość siebie dystans. No bo, czyli można mieć? No można. O, teraz przyszedł mój ksiądz na kolęda. O futbolu my dyskutowali, no bo przecież księdze nie będą o polityce dyskutował, nie? I mogą, a co ksiądz powie? Kogo tak ksiądz bardziej woli? Messi czy Ronaldo, nie? A ksiądz pięknie powiedział. Ja wola Messi. Bo jak Messi strzeli bramka, to się przeżegną, a Ronaldo Sedela poprawi. Kurde, po wszystkim idzie z księdzem pogoda. No się nie ma co obrażać. Ale czasy są godową ciężkie, dlatego zawsze będą lepiej śpiewać. Lepiej śpiewać, wtedy się człowiek nie narażał. I no, że miał już głos zasnął, tak długo czekał, nie wymawiając. Dobra, a chcecie po polsku czy po śląsku? Bo tutaj różnie może być, Klaudiusz, wiesz, tutaj. Tu niby same hanysy, ale wiesz, na filmiku żadnej po śląsku nie godą. To się ten film dobrze obejrzał. Dobra, po śląsku. Jak będziecie mieć dość, godajcie koniec, idziemy wszyscy na bankiet. Naprawdę, czujmy się swobodnie, na luzie. Burmistrz jest luzak, więc wszystko... Jest tak, panie burmistrzu? Oczywiście. Dobra, po śląsku. Dwie gondle, dwa kecioki. Nie znacie. No to tak, w refrenie zrobicie mi perkusja. Uwaga. Żeby tak trochę wam krew zaczęła krążyć. No, próba. Super. I taki chórek jeszcze jest. La, 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 la. Trzy, cztery. Świetnie. Dobra. Pani zrobi zdjęcie na Facebooka miasta. Kiedy czasem ze wspominą tamte lata, co minęły, te odpusty na lipinach, co jedowno diabli wzięli. I tak myślę, jak to kiedyś, kiedy było tak wesoło. No i gościł nas w duma, zawsze było też niemało. Uwaga, perkusja! A najbardziej mi żor i... Dwie gumy na kicioki, chórej! La, 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 la! Trzy z budy i z oki, i sztandy z makronami, i sztyndry z huśtowkami, dzik jada i stragany, la, 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 na fanny coś z porcelany, beczka śmiechu i ryzyka, można było dostać wysika. Super, odpocznijcie. Ale już na cieczek lepiej czuję, nie? Wielkie małe targowiska były kiedyś przepełnione. Można było kupić co tam balon i ogórki niesolone. Teraz tam zrobili sklepy, jakieś żabki i biedronki. A ja zawsze zaśpiewam. Uwaga! To co w głowie durch pamiętam. No i czego mi szkoda? Perkusja! Dwie gumy, dwa kieciołki. La, 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 la. Trzy z budy i z oki. I szczęty z makronami. Sztyndry z huśtowkami, dzik jada i stragany, lewica, la, 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 na fanny coś z porcelany, prawica, beczka śmiechu i ryzyka, żon, można było dostać psika. No zaraz, dwie gundle, dwie gundle, dwa kieciołki, trzy z budy i lisoki, sztandy z makronami i sztyndry z huśtowkami, dzik jada i stragany.
patrzcie prawica, hej! A patrzcie rząd, hej! Słyszycie? Zawsze wygrywał rząd, zawsze wygrywał rząd. Ale burmistrz, swój człowiek, pan Hanysem, nie? To zaro widać normalnie. Skrzyj gości, piękne. To jest to. Jogodom, Śląsk to jest takie jedyne miejsce na świecie, że od razu wiecie, że się są na Śląsku. Mi zawsze kumpel go do z Warszawy, go do wyjrzał, zaraz, ja zaraz wiem, że jestem na Śląsku. Ja go po czym to wiesz? No gdzie znajdziesz kwiaciarnię o nazwie Gęsi Pępek? Albo kiedyś jadę taki zakład szklarski Glatschneider. Ja, są takie, wiecie, jakie są dziwne firmy, ja tak po Polsce jeżdża, kurde, normalnie kiedyś jada. Firma, która produkuje okna, nazywa się Szczelinex. Chyba nigdy takiej nagrody nie dostanie. Kurde, w Nowym Sączu jest zakład pogrzebowy o nazwie Zakopane. A time show? Jakie są naprawdę, jakie są dziwne nazwy. Na przykład kiedyś do mnie dzwoni facet z Wielunia, z takiej firmy, która produkuje skóry, a se wzięli nazwę od skrótu dwóch wyrazów. Skóry i Wieluń. Firma się nazywa Skurwiel. No autentyk. Czy pan u nas wystąpi? Ja mówię, nie, mam zajęte, było wolne, ale wielkim jest szef. No ludzie, no takie są przypadki. Ja go mam z życia wzięte. Nie no, są też fajne telefony. Są naprawdę, są takie fajne telefony. O, ja o tym obrażaniu go to my się czasem powinni obrażać. Bo na przykład ostatnio występuję na takiej imprezie, mnie też zapowiada konferencjer, go do, proszę państwa, nie, to był prezes firmy, przepraszam, prezes firmy, proszę państwa, a teraz gwiazda wieczoru, o mnie go do, nie? Godo, 3 lata z rzędu był u nas Marcin Daniec, ale w tym roku już nas nie stać, przed państwem Krzysztof Responde. Popatrzcie, ja bym się mogę obrazić. A to ja jeszcze nie jest najgorszy przypadek. Kurde, pod Wolsztynem jest takie Święto Świni, autentyk. Święto Świni jest takie miasto, gdzie całe tam te rejony żyją z hodowli świni. Nam nawet pomnik świni wystawili. Kurczę, i sobie wyobraźcie, że tam jest zawsze impreza. My tam grali jako kabaret rad, nie? I tam dopiero burmistrz popełnił focha, ale to się sprawa w sądzie skończyła. Zapowiadał gwiazda wieczoru i go do autentyk, go do coś takiego. Proszę państwa, a teraz gwiazda, która najbardziej pasuje do naszego święta świni, Marek Arłowicz! Ludzie, ja by nie wyszedł. Autentyk, z życia wzięty. Także my się powinni obrażać, kurczę. To się ludzie obrażają, takie rzeczy, mówicie takie rzeczy. Ach, dajcie pokój, ale do tych firmach, żeś miał go dać. Mam kumpla, bo nazwisko jest bardzo ważne. I to myślą z okiem, mamy z tym problem czasami, nie? Tu fajnie, że słyszą nazwiska takie. Rzeczywiście, to fajnie się czyta, fajnie się słyszy. Ale na przykład mój sąsiad, nie? Na 8 razy startował na stanowisko dyrektora. Czysty hanec. I go nazwisko zniszczyło. Bernard Paciulok. No, jak może być dyrektor z nazwiskiem Paciulok? Sąsiad z drugiej strony na radnego startowo nie przeszedł. Achim Wrazidlok. No w to będzie na Wrazidloka głosował. Albo mój kumpel, bo firma, super. Też by mógł taką nagrodę dostać, ale nie dostanie. Fatalne nazwisko. Hydraulik, super, złota rączka. Marian Chujeba. No pod Bogiem. Ale proszę was, co to tu jest? Fotoradar czy to jest aparat? Żeby to teraz wyłączyć, bo teraz godą z życia wzięte, żeby się mój kumpel Marian nie obraził. Marian Chujeba i se firma nazwał od nazwiska. Chujeba Serwis. Takie se koszulki wydrukował. A 2 ostatnie litery na plecach. I mi go do respondent, ja nie mam roboty, nie wiesz czemu będą. Wiem, gubku zmień albo firma, albo nazwisko. Ale uparty jak każdy Ślązo, bo ach, godo mi dziadek był chujebu. Ojciec był jeszcze większym chujebu. Ja też zostanę. Ja będę, Marian, ja chcę, żeby my byli na mszy, jak była za ciebie, to moja żona ze śmiechu ławka pogryzła. Ludzie, koncelebra była, koncelebra. Zapiski czytał ten nowy, on nie wiedział, co go czekał. Autentyk, to wyglądało mniej więcej tak. Dzisiejsza msza święta odprawiana jest za Marianem. Marianem. Chujem! Genowefa. Martę Chujeba i całą chujebową rodzinę. Z życia wzięte. To jest Śląsk. To jest Śląsk. To wszędzie, wiesz, wszędzie godą. Śląsk ma teraz najlepsza promocja. Kurde, to Dziennik Zachodni zrobił piękną akcję po tym filmie, który zdobył Oscara. Śląski film Ida, nie?
Śląski byłaby, bo Polski byłoby ideą. I Dziennik Zachodni zrobił akcję, a to jest do nagrody się nadaje. Wszystkie amerykańskie filmy po śląsku. Czytaliście to? Przemieniło z wiatry, po śląsku pitło z lufty. Dzikie żądze, pierońsko chcica. Tramwaj zwany pożądaniem, Napoleon Strassenbank. Ptaki ciernistych krzewów. Cimple na wieczkach. Film z Al Pacino, zapach kobiety, jak wunio baba. Nawet czeskie tam tłumaczyli. Szpital na peryferiach, Lazaret na zadupiu. Tak, a bo ta epopeja kosmiczna, ósmy pasażer Nostromo, jak jest po śląsku, obcy? Gorol, dobrze. Jeszcze jeden fajny film. Jak będzie, jaki to jest film? Geburtstag u teściowej. Czas apokalipsy. Tak, dobra. Piosenka, po polsku czy po śląsku? Dobra, to tych, co jeszcze nie umieją, teraz nauczę go dać po śląsku. Piosenka, godejcie po naszemu. Powtórzcie za mną, godejcie po naszemu. Trzy, cztery. Godejcie po naszemu. Pięknie, lepiej jak w kościele. Zrobimy tak. Lewica, prawica i rząd. I potem powtarzacie za mną wyrazy. Antry. Byfy. Pani tam nie tego? Byfy. Dobrze. To ja zaczynam, wy wchodzicie. Dobra, a potem idziemy na bankiet. Okej? Okay? Dobra, jedziemy. Zaczynam. Zaraz panna. Ja zaczynam, wy wchodzicie. I kolejcie po naszemu. Po naszemu. Po naszym opuśćcie się w nogi. Kolejcie po naszym. Po naszym. I już. I teraz wy. Kolejcie po naszym. Lewica. Po naszym. Po naszym. I wy. Kolejcie po naszym. Po naszym. I już. I za mną dwa razy. Andrzej. Byby. Szolka, bąkawa, szałot, ajtow, krupniot, hałskyca. Jademy! Godejcie po naszymu, po naszymu, po naszymu. I wy godejcie po naszymu, po naszymu. I już! No to teraz ciuchy. Mycka. Szakiet, mandel, fuzetle, wągiel, maras, hasie, ciapleta. I godejcie po naszymu, po naszymu. I wy godejcie po naszymu. A już za ciężko, zmęczenie, ciężko. No to teraz zwierzęta. Afa, mota, wieprzek, szmaderlok, gryfny, żadny, soroń, gupielok. I godejcie po naszymu, po naszymu. Gupielok, tak jak po naszymu. I godejcie po naszymu, po naszymu. No i wy sami! Godejcie po naszym z perkusją! Po naszymu, po naszymu. I godejcie po naszymu, po naszymu. I już! I szluz! Dziękuję bardzo! Kończymy? Nie? Dobra, widza. Ja tu zaraz z tego filmu widział, panie burmistrzu, że tu już Europa. Ja tu już widział Europejczycy zaprosić tego respondka i wycyckać do końca. Tak, tak, to Europa. Ale naprawdę, najlepiej śpiewa tam pani blondynka. Tak, pani, naprawdę, tak o tych blondynkach gadają, a pani tak pięknie śpiewa, tak się bawi, wszystko pani rozumie. Brawa dla tej pani. Nie znam nic. Z miasteczka! Poważnie! Kurczę! Ale wiem, pan ma ten sklep spożywczy, nie? Najlepsza reklama tego sklepu. Naprawdę, powiem pan napisać, jedzcie to, co tu jest, a tak będziecie wyglądać. I też jeszcze blondyn. Tak dodaj, teraz podobno nawet we Wrocławiu, jak tego komendanta ściepli, to ponoć blondynka będzie teraz komendantem. Poważnie, bo zrobili casting
na komendanta policji we Wrocławiu i się ino 3 blondynki zgłosiły. Czytaliście o tym? No to musieli zrobić casting, bo miejsce na jedne, nie? Zawołali ta pierwsza blondynka, pokazali jej zdjęcie mężczyzny z profilu, tak? I mówią, co pani powie o tym człowieku? Ona tak patrzy, patrzy, go to wiemy. Ten człowiek ma tylko jedno ucho. No to pani już dziękujemy. Zawali ta druga blondynka, te same zdjęcie z profilu. Co pani o nim powie? Ta już tako wystraszono go do mną. Rzeczywiście, ten człowiek ma tylko jedno ucho. No to pani też dziękujemy. To pani blondynka numer 3. I tako ładno, piękna, jak ta pani przyszła. Pokazali jej te zdjęcie, ta patrzy go do... Ten człowiek nosi szkła kontaktowe. Ta policja patrzy w dokumenty. Kurde, rzeczywiście, ten facet ma kontaktowe szkła. Co za inteligencja, jak pani do tego doszła? Normalnie stwierdziłam, że nie może nosić okularów, bo ma tylko jedno ucho. I wyjdzie komendanty. I gadają, że blondynki, kurde, nic nie wiedzą, no. Jak Jowo zawsze brunia, pani nawet nie ma pojęcia, kurde. To Michankę go do, jak dwie blondynki autem jechały. Nie wiem, może to znacie historia, bo on to tam opowiadał, że dwie blondynki jechały autem, a ta jedna była żoną biznesmena i to auto miała od niego, a to w leasingu, nie? I na zakręcie nie wyrobiła, normalnie przytarła, wniotła drzwi i lamentuje. Kurde, Jurek mnie zabije. Zabije, nowe auto, niespłacone. A ta druga blondynka go do niej martw się. Tu ze zadku jest ta koruła. Jak tam się dmucho, to to się wyprostuje. A ta go do niej nie wiedziała. Poważnie, to weź tam podmuchę. To ta dmucho, dmucho, ta patrzy nic. Go do czekaj, chyba za licho dmuchosz. Bo teraz ta poszła, dmucho, dmucho, ta patrzy nic. A idzie trzecia blondynka. Go takie, weźcie sobie głupie blondynki. Wy tu dmuchocie, a tu macie szyby opuszczone. Takie idiotyczne, przepraszam, pani mnie tak natchnęła, nie? Ale takie idiotyczne gadają o tych blondynkach, naprawdę. To jest wszystko nieprawda. To jest tak, o policji gadają, myślę, jest to fotorada, panie burmistrzu, bo to, kurde, to taka foto, a już było 16 punktów. Hankę mu skasowali. Hankę załatwił, że mu skasowali. Czytaliście? Hankę został człowiekiem roku 2017, miasta Bielsko-Biała. Tak, normalnie uratował życie dwóm policjantom. Zasnęli pod Tesco na parkingu w radiowozie 40 stopni w cieniu, zamknięte okno. Hankę wziął cegła, szastą przednią szyba. Ci wyskoczyli, co pan robi, co pan... No jak to, co jest akcja? Zbij szybę, uwolni psa. Medal wolności dostał. A ja mam takiego pecha. Jo autentyk, jo kaj nie jada normalnie, jo i tą punkty. Ja nawet do Austrii jechał. Jeździcie do Austrii. Teraz już otwarli kawałek autostrady do Wiednia. Super się jedzie. Ten pieroński Poizdorf się mijo. Te cienkie dróżki. Ja, my tam ostatnio... No, fajne wino, ale teraz będę autobanem. Ale wiesz, co my tam mieli, Klaudiusz? My z Bercikiem jechali do Austrii, rozumiesz, na narty. Oczywiście ja ją prowadzę, bo Hankę w foteliku, to wiesz. Nie? No i teraz jadymy, rozumiesz, i Hankę mi go do... Jeszcze nie było te autobany, go do uważaj, tu jest ten fotoradar, tu jest ten Poizdorf, hopie, 30 na godzinę, to jo 30, przejeżdżamy, dup zdjęcie. No go do Hanek, blicło, go do Hanek, blicło. No blicło, no chyba jest zepsuty, go do... A to weź no spróbuj, zawrócimy jeszcze raz. I on się głupi dał namówić. My zawrócili jeszcze raz, jadymy drugi raz, ja już 30 na godzinę, tak pilnowo jak nigdy, nie? Przejeżdżamy, blicło drugi raz. Hankę go do hopie, to masz dowód, 100% zepsuty. Zepsuty. Za miesiąc przyszły dwa mandaty, obydwa za niezapięte pasy. Ja mam takiego pecha. Ja mam takiego pecha. Ja normalnie się mogę powiedzieć, Żyd tak był do mój kumpel, biznesmen, go dochopię. Życie jest ciężkie. Zgadzacie się? Kumpel mi go dają, Krzysiek, życie jest ciężkie. Życie to jest chroniczna choroba, która zawsze prowadzi do śmierci. I to jest prawda, nie? Ale zaś moja koleżanka, też biznesmenka, aptyka prowadzi. Go to wiesz, życie może być piękne, wszystko zależy od tego, jakich ty środków antydepresyjnych używasz. Ale już mój ksiądz go do, na przykład, nie zażywajcie żadnych prochów, bo jest napisane, prochy zażywasz, proch się obróci. A najpiękniejsze zdanie o życiu, i to wam powiem, bo was lubię, bo się tak długo czekali. Najpiękniejsze zdanie o życiu powiedział mój kolega ogrodnik. Jeszcze nie ma firmy, ale mu powiem, to założy. Ogrodnik. I powiedział mi tak, Krzysie, życie jest jak trawnik. Nigdy nie wiesz, w jakie gówno wdepniesz. I powiecie, czyż to nie jest prawda? No to jest prawda. Tak jest. A my sobie te życie sami utrudniamy. My, mężczyźni, kobietom. Kobiety, mężczyznom. Panowie, my jesteśmy w dużo gorszej sytuacji. Wiecie, czego się najbardziej boją faceci? Teraz was sprawdzę. No, czego? Więc uwaga. My, chłopy, najbardziej boimy się tego, że kobiety żyją dłużej. No tak. I to nic dziwnego. Coraz częściej 60-latek żyje z 20-latką. Lekarze ortopedzi alarmują. Największa wada postawy u mężczyzn, dupa na boku.
przepraszam, ale cytuję mądrzejsza. To jest prawa biznesu, bo no, się posługuję słowami mądrych ludzi. Z tym, że ja się zastanowił, dlaczego kobiety żyją dłużej, żeby nie spłaszczać tego tematu, i ja do tego doszedł. To tu dzisiaj też pięknie widać. Kobieta potrzebuje codziennie od 2 do 4 godzin, żeby się pomalować. I Pan Bóg się zlitował i doliczył wam ten czas na te malowanie. To jest to, drogie panie, to jest to. O, jest tak, panie burmistrzu! Przecież jest 26 lat po ślubie. Moja żona codziennie rano idzie po bułki do sklepu, o 7 po bułki idzie, żeby dzieci miały świeże. To o 7 idzie po bułki, a o 5 z tego, żeby się pomalować. Żeby się wykreować. Potem mi te bułki przynosi do domu Kasia, a kaj masło. A zapomniała. To ona nie idzie od razu, nie? Robi poprawki make-upu i zmiana kreacji. Ja mówię, ty, a co ty to robisz? No wiesz, tak mnie już raz w sklepie widzieli. Mnie to dopiero okulista uzmysłowił, ile wy, drogie panie, rozróżniacie kolorów. Karminowy, karmelowy, karmazynowy, kobaltowy, ultramaryna, ultrafioletowy, przywrócony beż, złamany beż, spopielały beż, pudrowy róż, baby pink, baby blue. Przecież my hopy widzimy 3 kolory, wiecie jakie, nie? Fajny, brzydki i pedalski. Przepraszam, panie leśniku, ale tak wyszło. Sorry, no. No to mi jedna ostatnio powiedziała na występie. Panie respondek, tak pana lubiłam. Ale niech pan nie wrzuca wszystkich kobiet do jednego worka. Nie wszystkie kobiety się malują, mi go do. Ja się nie maluję, a ona akurat powinna. Przepraszam, ale ta pani akurat powinna, i to 2 razy dziennie. Rano i na wieczór. My się nie maluje, wy się malujcie. I no nie gadajcie, że wy to robicie dla nas. Panowie, to jest dzisiaj wasz wieczór. Wy chcecie, żeby wasze żony się malowały? No nie bójcie się. No wiadomo, że nie. Przecież wiemy, ile to kosztuje, a tego nie odliczysz. Nagle wszystko dla nas się malują, dla nas powiększają sobie piersi, dla nas. A my wiemy, im większe piersi, tym trudniej zapamiętać twarz. Dla nas szykują te kwasy, te silikony. A mój kolega reżyser go to dobrze. Hopie, lepszy celulit w garści jak silikon w telewizorze. Więc tylko posłuchajcie, co powiedział Leonardo da Vinci. Kobieta maluje się po to, żeby oszukać własny wzrok. A Pitagoras powiedział jeszcze lepiej. Kobieta jest jak matematyka. Od czasu do czasu ją wykorzystujesz, ale nigdy nie zrozumiesz do końca. I to jest piękne. I to jest prawdziwe. My mężczyźni, jak się o was wypowiadamy, zawsze w samych superlatywach. Przepraszam, że patrzę na panią z epidemiologii, ale jakoś tak mi pani fajnie pasuje. Tak pani wszystko wierzy, co ja godzę. No ale mówimy o was pięknie. Wie pani, co powiedział Napoleon Bonaparte? Nie? Pan Bóg jest pisarzem. Mężczyzna to jego proza, a kobieta to jego poezja. Pięknie. Pięknie czy nie? Brawo. Brawo, już jest po studiach. A Gienek? A Gienek Mogodany także. To mnie w ogóle nie dziwi, że to Gienek powiedział. Ale mówię pięknie. George Bernard Shaw powiedział, kobieta rozmawia z jednym mężczyzną, patrzy na drugiego, a myśli o trzecim. Bill Clinton. Można kochać 2 kobiety jednocześnie, dopóty jedna z nich się nie zorientuje. Albo to zdanie. Gra miłosna jest jak jazda samochodem. Kobiety wolą objazdy, a mężczyźni skróty. Albo to Charlie Chaplin. Mężczyźni są jak miejsc... Nie. Kobiety potrafią uczynić mężczyzn milionerami, ale tylko takich, którzy wcześniej byli miliarderami. No, to jedno jest takie niefajne, nie? Ale mówimy pięknie. A wy jak coś powiecie o facecie, nie chcę się cytować. Ja to zrobię. Wiem, że już chcecie jeść, ale ja to na koniec już... Cytuję, co powiedziały wielkie kobiety. Proszę. Magda Gessler, kucharka z TVN. Mężczyzna powinien być jak schabowy, albo z kapuchą, albo z jajami. To jest piękne. Marilyn Monroe, taka aktorka. Nie ma kobiet nie do zdobycia. Są tylko mężczyźni do dupy. Monika Lewiński. Droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, ale niektóre kobiety znają skróty. Albo to zdanie. Mężczyźni są jak miejsca na parkingu. Najlepsze dawno zajęte, zostali tylko inwalidzi. Przecież to jest okrutne. A to wszystko i tak prowadzi do jednego. Do Gynek, ty się znajmniejszy. No do czego? No do seksu. No ja wiem, bo to było w urzędzie, nie godzicie. To one nawet jak o seksie, to mówią tylko po to, żeby nas upokorzyć. Byłeś na filmie Michalina Wisłocka, Sztuka Kochania. No, pierwsze zdanie w tej książki.
Seks to nie gra w szachy. Trzy ruchy na nikim nie robią wrażenia. Żeby nas upokorzyć, to już lepiej idź na Woody Allena. Woody Allen fajnie powiedział w swoim filmie. Seks jest jak gra w brydża, jak nie masz dobrego partnera, to musisz mieć przynajmniej dobrą rękę. To jest piękne. To jest piękne, to facet. A najpiękniejsze zdanie o seksie, wiecie kto powiedział? Mój kolega ogrodnik. Powiedział: Krzysie, prawdziwie udany seks to taki, po którym nawet sąsiedzi wychodzą zapalić. Czego państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Kończymy. Kończymy. Jedna piosenka na koniec. Po polsku czy po śląsku? Dobra, tak mi was teraz żol, żeście musiały wysłuchać tego kozania, więc będzie piosenka dla wszystkich pań. Znany hicior, bo na koniec się powinno śpiewać hity. Ana i ojciec Zuwizu do Stana. A mogę panią prosić? No? Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani się przygotuje. Znowu pani to. To niech pani robi to, co ją. W oczach wielobłych nogach luz, jadymy. Ciepły głos, a w głosie luz. Elvis Presley. Teraz w modzie taki styl. Dobrze, pokazywać seks na pil. Mogę prosić? Chociaż ciąchy bum już dryje i nawet podrywają mnie. Niech pani przygotuje prawo noga. Widzę, że ty fajnie to jest, dobra? I niech pani robi to, co ją. Będziesz moja, bo mam gest. Jadymy. Ara, super. Ja cię zawidzę do Stana. Biodra, ręce, choć byś plazła i pod stół. Ja cię prawie zawidzę. Kurde, pani się tam marnuje. Chłodzi dymy, należanka. Jeszcze pirueci. Przestań robić taką minę. Kurde, jak tancerka. Pięknie, wielkie brawa. Naprawdę. Dziękuję pani bardzo. To może teraz pani blondynka. Dorka, Dorka, mogę? Pamiętasz? Jak ci wszedł szybciej, bo się muzyka skończy. Jak ją kupią za tobą, jak jest? Jakie nogi? Już ona ty był z Aną. I cienkie miał prąd z miasteczka, a pani nie znów. Gęta przebiją na ten. Na Śląsku się go do, na takie nogi, jakie glajze, taki banku. Stary małwiewala, poleku cię brą, aż gipsteka się sułałem. Jak pani ma na imię? Nie szkodzi. Ona nie ma flaszka, Jolina się śmią, bo przy działkach za rogiem był sklep. Gabrysiu, pamiętasz ten sklep? To był nocny sklep. I dlatego teraz mocie sklep. Mogę zatańczyć? Obejmij mnie. Panie Godole, ręce niżej, Gabrysiu. Krzyna zaś nad rany, jeszcze niżej. Skądź wiesz szterować? Krzymaj Gabi, jak jest na plany. Opuszczaj powoli, wida do dołu. Skądź klubie bulać? Zróbcie zdjęcia na Facebooka. Szoruj na przystanek. Tam się robi biznes. Następny tramwaj. Dziękuję pani Gabryciu. Wielkie, wielkie brawa. No i pani obiecała. Proszę. A pani ma do czynienia z tymi pracującymi. Choć wiesz, że ktoś klub był otwierą pacza Dilaila. Pięknie. Jak ta bokista była na sieni Dilaila. Jeszcze nie tańcz, bo nie kazałem. Przyszłaś nareszcie w pięknej sukience, najlepszej broszce na mieście. I teraz tańczymy. Właś, Dilaila. Ale pani pojętna, to po studiach. Właś, Dilaila. Jagielloński.